a ty także. Aneta, powiedz mi, bo wracamy sobie z tej budowy, obejrzałaś ten dom. Powiedz mi, jaki temat byśmy mogli tutaj zapodać? Jak myślisz? Powiedz mi tak naprawdę, co widzowie by chcieli wiedzieć, tak widząc się drugi raz na kanale u mnie? Kurczę, nie mam pojęcia, słuchaj, Emil. To teraz mnie zaskoczyłeś. Podpowiedz mi coś. To jest bardzo proste. Jeżeli cię kompletnie, załóżmy, nie znają, czyli mówisz, kim jesteś, skąd pochodzisz, nie? No tak, no mieszkam w Bydgoszczy, tak jak Emil i Magda. No, dokładnie. 15 lat mieszkałam w Anglii, a od miesiąca mieszkam w Polsce. Mieszkamy bardzo blisko siebie. Praktycznie wychodzę na balkon i widzę Emila, jak z kawą wychodzi. Rozumiecie? Dokładnie. Balkony mamy naprzeciwko, no ale słuchaj, w Anglii też mieszkaliśmy bardzo blisko od siebie, nie? Też no, całe tak, życie byliśmy razem, nie? No tak. Jednak... Dzieci chodziły razem do szkoły, nie? Tylko, że Borys starszy, no to suma summarum podjeżdżałam tam. Jednak rodzina zawsze musi się trzymać razem. Nie ma większego skarbu jak to. No dobrze by było, słuchajcie. Każdemu tak życzę. Chociaż nie, czasami bywa to różnie. Nie każdemu wychodzi, ale każdy musi próbować. Starajcie się, tak. Starajcie się tak, jak my się staramy. Mhm. Żebyście widzieli, jak powinno być. No i co, Aneta? Oddychasz pełną wiedzieć? Piersią, co? No tak, tak. Teraz czuję, że żyję. Tak to można odczuć poważnie? No, można. No bo ja się tak... To znaczy teraz, jakby powiedziałem to. Znaczy, słuchajcie, teraz czuję, że żyję, bo wiem, po co wstaję. Idę zaprowadzić Oliwię do szkoły i wszystko sobie potem działam. Ale jak siedziałam na tej kwarantannie, to masakra. Rozleniwiona totalnie. Szok. Ale teraz już jest coraz lepiej. Oczywiście szukam pracy. Aha, czyli ty musisz być rytm z tym. Tak, ja muszę mieć rytm. Tak, nie możesz odpocząć troszeczkę tak jak ja. Nie, nie, słuchajcie, ja nie jestem takiego typu człowiekiem. Ja lubię mieć taką swoją wyuczoną rutynę, wiem po co wstaję, obowiązki, mnie to nakręca. W Anglii, słuchajcie, zaczynałam dzień 5:30, 6 rano na basen, godzinę pływałam. Anetka, jak ty tak rano wstajesz, mi się naprawdę rano nie chce z pieskiem wychodzić. Aha, to było w Anglii, teraz jestem w Polsce. A, myślałem, zobacz, nie. Marcinek jechał. A myślałem, że podejdziesz tak od czasu do czasu. Opowiadałam teraz właśnie rutynę w Anglii, że od rana zaczynałam już aktywnie, tak? Potem Oliwia do szkoły, do pracy i tak wiecie, matka Polka. A tutaj lenistwo troszeczkę. No i lekki smutek taki był, ale już jest coraz lepiej. I będzie jeszcze lepiej. Tak sobie mówisz, czy tak wiesz, że będzie? Wierzę, że tak będzie. Ja się inaczej czuję. No to no, trzeba sobie wszystko w głowie poukładać, słuchajcie. No 15 lat mieszkałam w Anglii, tak? Inna mentalność, zupełnie inny świat. A mi coś wiesz na ten temat, prawda? No, tylko że wiesz, my też świata nie znaliśmy, nie? Wyjeżdżając do Anglii, bo my byliśmy bardzo młodzi. Oczywiście, że tak. To co my tam znaliśmy tego świata? Nic, teraz wracamy jako dorośli. No też, prawda? Z dziećmi nawet, rozumiesz o co chodzi? No tak. Wyjeżdżaliśmy, byliśmy wolnymi ptakami. No ale teraz inna mentalność, inaczej to wszystko tak jest, wiesz. No jest, jest, ale myślisz, że co się zmieniło w tej Polsce po takim czasie? Nic, przez 15 lat nic, tylko to, że jest 500+ i 300+. No dobra, no zarobki wyższe troszkę, tak? Nie, no dobrze podsumowane, jeżeli ty tak to widzisz, no to super, nie? Zarobki są wyższe, no jest ta pomoc, ale no to wszystko się wiesz co, ja potem gubi w zakupach i w tym ja do tej, no dokładnie, ja do tej pomocy bym mocno negował, nie? Przecież, Aneta, troszeczkę się nawet dziwię, że ty mówisz o pomocy, jeżeli wiesz, jaki socjal jest za granicą. No tak, też. Wiesz, jak ludzie tam żyli z socjalu przecież, nie? Tam, jeżeli masz dziecko na rękach i wychodzisz na ulicę, to musisz dostać dom. No dokładnie. Tam musisz nawet... dostać, tam nie może dziecko być na ulicy. Dokładnie tak jest. Tam nawet, słuchajcie, jak ktoś jest alkoholikiem i dobrze się postara, dostaje mieszkanie. To jest prawda. No. To jest akurat prawda. Także jaki socjal? O jakim socjalu my mówimy, nie? A my jeszcze, wiesz, długo żyliśmy w bardzo dobrym, rozumiesz, miasteczku. Jeden z widzów mi napisał, bo albo to sprawdził, albo też tam żył, że tam 98% w tym hrabstwie Suffolk to jest bardzo wysoki standard życia dla Brytyjczyków, gdzie w bardzo małym procencie to się zdarza w całej Anglii. No, widzisz. Także po prostu troszeczkę mieliśmy szczęście, że trafiliśmy od razu na bardzo dobre miasto. No tak, miasteczko, nie da się ukryć, było bardzo fajne. Ja bardzo miło będę wspominać Sudbury, Suffolk dokładnie. Wszędzie blisko, fajne miasteczko. Blisko na port,
blisko do Londynu, wszędzie tak. było blisko, nie? Dokładnie. Przecież ode mnie kupił chłopak ten dom, który właśnie jeździł do Londynu do pracy codziennie. I jeszcze do tego ten mój dom, który sprzedałem z Magdą, był przy peronie, nie? No także... tak, dokładnie. Lokalizacja była bardzo dobra. Mhm. Także to jest prawda. Prawdę mówi. Proszę bardzo. Proszę. No elegancko, elegancko. Zobacz, jakimi furami ludzie się poruszają. No. Aneta, może coś dla ciebie? Co szukasz z samochodu? Ty, no patrzę właśnie, nie? No. O, taki mi się podoba. Taki to wyższy. Na pewno byś no. chciała. Z takich wyższych. Kto by nie chciał? To może jak wskoczą już samochody nam w ekran, który możesz mieć w swojej przedziale cenowej, to pokażemy. Haha, dobra. Jak się taki znajdzie. No szukamy autka, znaczy ja szukam, bo mąż już ma. On będzie mi wybierał na pewno, jak już mówiłam w moim filmiku. Technicznie wybiera on, a wyglądowo no ja. Wyglądowo ty, no no. No, no. I kolorem i bryłą. Także no, no, no. musi być akceptacja, bo ja będę nim jeździć. No dokładnie. Na co dzień, do pracy. Dokładnie. Na razie pracy nie mam, więc szkoła blisko, to idę sobie pieszo, ale już mnie to razi. A w jakim tempie? Sobie... Poczekaj, tam będziemy mieli głos. To możemy iść tam. To daj. A w jakiej dziedzinie pracy szukasz? Handel. No nie wiem w sumie. Handel obwoźny. Technik handlowiec jestem, coś w tym temacie. No ale będziesz to chyba nagrywać, co? Pokażesz widzom, no tak, jak ci twoje życie się toczy, co? Tak jak ja pokazuję, dokładnie. Żeby oni mogli sobie zobaczyć wszystko. Dokładnie, na razie się wiecie, wkręcam vlogi i tak dalej, uczę się, tak? Od najlepszych. Dzięki, dzięki. Bo widziałem kątem oka, że nam nie pokazywała. Nie, że jestem samochwałka. Czekaj. No dobra, Aneta, co tam jeszcze możesz dodać ciekawego, co? Ty jesteś normalnie, wiesz co, ja bym ci mógł zadawać tysiące pytań, bo ty jesteś świeżą imigrantką. No to pytaj, spróbuję odpowiedzieć. Rozmawiać z ludźmi, kto wpada po 15 latach z dobrobytu do kraju biedoty, to jest normalnie naprawdę wywiad przeprowadzić z taką osobą, to jest dla mnie coś nie, fajnego, no, nie? Spoko, fajnie, ale czy teraz będziemy rozmawiać o wszystkim tak od razu? Pewnie, jak najwięcej pytań, które można tylko zadać. Tylko, jak że... uważasz, słuchaj? Ty... Powiedz mi, czy ty, słuchaj, powiedz mi, bo ja jestem troszeczkę taki, wiesz, bardziej kontrowersyjny, bo ja poruszam wszystkie tematy. Nie, ty jesteś bardziej taki wariat i spontan, bo to wszystko, co teraz nagrywamy, to jest na spontanie. Na spontanie włączamy kamerę i jedziemy, nie? Także ja mogę mieć zaraz pustkę w głowie, nic nie powiem, także... Nie, spokojnie, będę zadawać pytania. No, delikatnie. Dobra. Powiedz mi tylko, czy chcesz rozmawiać o pieniądzach? O pieniądzach może nie. Dżentelmeni o pieniążkach nie rozmawiają. Dobra, nie jestem dżentelmenem, przyznaję. Gadamy o kasie. Aneta, powiedz mi, czy jeżeli byś nie poszła do pracy, czy możesz parę lat sobie pozwolić nie pracować w Polsce? Myślę, że tak, no ale ja już wcześniej mówiłam... I to na razie nam wystarczy. Ja nie będę tutaj naciskał na Anetę, żeby zdradzała, ile pieniędzy przywiozła do Polski z moim bratem. Niech sobie sami zdecydują, jak mocno chcą kanał rozwinąć, jak mocno chcą się z wami podzielić. To są bardzo prywatne rzeczy, wiadomo. Słuchajcie, możecie się domyśleć. Emil był 14 lat, a my byliśmy 15 lat za granicą, więc... Wow! Możecie sobie tam, wiecie, zabolało. Kminić w głowie, ale słownie wam nie powiem, no sorry. A myślisz nad jakimś kupnem domu? Bo wy macie bardzo piękne mieszkanie. No rozważamy. Moje są. To jest, ja z czystej swojej wiedzy wiem, żebym porównał, że mój to jest, moje mieszkanie to jest śmietnik do waszego, nie? No nie przesadzaj. No troszeczkę inaczej design był zrobiony, dlatego budujemy i wszystko gusta po prostu. I poprawiamy, nie? Mhm. Ale budujecie dom, ale ogólnie, pięknie sobie zrobicie. Ale ogólnie mam pytanie, czy ty... będzie stawiać swój dom w Polsce. Wiesz co, rozważamy taką kwestię. Na razie, wiesz, świeżo wszystko jest tak. Mhm. Rozmyślamy. A działkę szukaliście? No, mąż rozgląda się, patrzymy sobie i rozmyślamy. Czyli gdzieś tam jakieś ziarenko w głowie, coś się dzieje. Dokładnie tak. No, jestem ciekawy, jak wy będziecie tu też funkcjonować. U mnie minął rok, mniej więcej wiem, na jakim etapie jestem, czego swojego planu w życiu. A wam się będę bacznie przyglądał i w tym uczestniczył. No podejrzewam, że tak będzie, no. No. Także... Także fajnie, fajnie, słuchajcie, moja rodzina zjechała do Polski. Emil się cieszy bardzo. Nie mówiłem wam w sumie, bo Aneta chciała wziąć też konkurs w tym programie. Równie dobrze mogłaby nie brać i po prostu się pokazać na moim kanale, ale ona lubi wyzwania, lubi coś tam, lubi coś próbować od siebie i co tam idziemy? No, możemy naokoło będziemy, no, tam może pójdziemy. Do domu sobie
Kawę zrobimy. No dobra. Ciastko zjemy. Dokładnie tak, słuchajcie. Emil zrobił z Magdą taki konkurs. Mówię, wezmę, spróbuję, bo też chciałam sobie nagrywać YouTube'a. Nie mówię tak uczciwie, jak każdy. Podesłałam pierwszy filmik, no i tak jestem. No. Tak się co pokazała. Prawda nie wygrałam, ale gratuluję Ani z kanału Zwykła Nuda. Zwykła Nuda, dokładnie. I, kurpianka na pustyni. Dokładnie, na dwie pustyni. Anie, dziewczyny, pozdrawiam Druga was serdecznie. Ania właśnie. Gdybyście były w Bydgoszczy, to dajcie znać. Tak. Wypijemy razem kawkę. Na pewno i zrobimy taki podest, co i staniecie. Dokładnie, także wbijajcie, a ja wam będę szampana podawać. O, to nie? Dobry pomysł, no. Tylko niestety ty dostaniesz tego najmniejszego. Dlaczego? Poczekaj. A, no bo trzecie miejsce. No bo trzecie miejsce, no. No dobra, wybiłaś no. mnie z rytmu. Okay. Dlaczego? No bo powinna sama zajarzyć. Okej. Okay. To czyli, dobra, jak chcesz tej samej wielkości, to po prostu one dostaną szampana, a tobie wleję piccolo. No dobra, może też tak być. Słuchajcie, też bąbelki. Musi być sprawiedliwie. Ale dwie Anie, super. No, fajne fajnie, dziewczyny. Fajnie, no. Oczywiście resztę uczestników również pozdrawiamy bardzo Oczywiście. Serdecznie. Bardzo nam przykro, że was troszeczkę tak pominęliśmy z promocją kanałów. Ale wiecie, w walce nie wszystko jest proste, nie, kochani? Zawsze tam oczywiście macie linki pod filmami, możecie je znaleźć wszystkich youtuberów, ale po prostu wyszczególniamy. Na medale na olimpiadzie też wszystkim nie dają, nie? No dokładnie. No. Ale brawa za odwagę dla wszystkich, słuchajcie. Bo nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Włączysz tak, kamerę tak, i gadasz. Tak. No nie. Zresztą Zwykła Nuda powiedziała u siebie, że jest ten jednak kop, żeby ludzi nie zawieźć, bo coś zaczęła robić. Dokładnie tak. I nie zawsze ma czas i chęci, no bo to różnie bywa. To tak. I tak ją coś motywowało. Tak, słyszałam. Ale w ogóle ona, Ania ze Zwykłej Nudy, w sumie to ci powiem, że bardzo jest spostrzegawcza. No tak. Bo ona zobaczyła, że ty to ty, po dziecku. Tak, tak. A tyle ludzi obejrzało i nie dostrzegło, I że dokładnie. Na przykład, że Oliwka była na imprezie z Boryskiem. Tak, tak. Nie? Ja też się pojawiałam na jednym z tak, filmików. Tak, tak. Też było delikatnie tak pokazane. Także dokładnie. Anka, naprawdę jesteś bardzo spostrzegawcza, dlatego masz super wiedzę, bo nic ci nie umknie. I super kanał prowadzisz. Bardzo no, fajna tematyka. No. Także. Dobra, to my lecimy na tą kawkę, żegnamy się z widzami, co? Tak, oczywiście, pozdrawiamy was żeby bardzo serdecznie. Żeby was nie przynudzać, kochani. I zobaczymy, jaką kawę Emil potrafi zrobić, bo Magdy nie ma w domu. Tak, tylko nie zapomnij, kochana, że ja mam jeszcze maszynę do kawy. O, no to kawa zrobi się sama tak naprawdę. Tylko, że jest jeden minus, nie ma kawy. Mam ją u rodziców. Aha. Bo to już na nowe mieszkanie czeka. No dobra. Tu już jest za dużo gratów. No dobra, to mi primę zaparzy pewnie. Nie ma problemu, jak nie będę umiał, to sobie sama zaparzysz. No pewnie tak będzie, także pozdrawiamy, słuchajcie, trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć. Pa.